Zobacz słowa kapłańskiego jest to przekazywane z pokolenia na pokolenie, obyczajów, przekonań, zasad, wierzeń, sposobów myślenia, odczuwania i postępowania. Wydarzeń z przyszłości traktowanych jako historia, umiejętności artystyczne i rzemieślnicze, ale też przekazane przez przodków obyczaj, wierzenie i zasady. Takie właśnie wartości, które są pielęgnowane i przekazywane kolejnym pokoleniom, przetrwają i dzięki nim poznamy przeszłość i kulturę naszych dziadów i pradziadów. Od zawsze twórcy literatury ukazywali, jak ważne są zwyczaje i obrzędy. W epoce renesansu piękno postawił o miejskim życiu opisywać kanalski. Pieści się wiersz w seduce. Wsi spokojna, wsi wesoła, który głos twej chwale zwoła, kto twe wkasy, kto pożytki, może wspomnieć zaraz szybki? Człowiek w tej pieczy uczciwie, bez wszelakiej ich żywie, pobożne jego staranie i bezpieczne nabywanie. Powieść inna, która go przemierza między dawnymi i młodszymi latami. Tobie lud sława polska go chcesz, swych myśli przędzeń i swych uczuć nawet. Arko, tyś żadnej nie złamać się, póki cię twój lud nie zważy, o pięciu gminę ty swojej straży. Narodowego pamięta kościoła za chęskimi skrzydłami głosem. Ty czasem przeżysz i dobrać głowę nie zbyt się panu na ciebie. Skarby leczące z pustości do ziemi. Pierśń pójdzie cała, tłum się opieka. A jeśli podłe przyjmie, karmi się przodem i pójdzie piekiem. Możemy spotkać się po to, żeby przypomnieć sobie, że jest coś takiego jak kultura ludowa. Kultura ludowa. Właśnie. Bardzo często o tym zapominamy. Wydaje nam się, że kultura to tylko Mickiewicz, Chopin, że to wielkie dzieła, takie jak Leonardo da Vinci, że to wspaniałe obrazy, wspaniałe rzeźby, wspaniała architektura. A kultura ludowa to jest to, co jest w nas, w naszych sercach, co bardzo często wrasta w naszą tożsamość, co wypływa z naszych myśli, z naszych doświadczeń, co gdzieś bardzo, bardzo głęboko jest w nas schowane. I tutaj pojawia się nasza uczennica Olivia Spychler, uczennica klasy muzycznej, pierwszej klasy muzycznej. Myślę, że bardzo dobrze wybrała sobie profil, bo jest taka możliwość właśnie, że swoje talenty, swoje zainteresowania będzie mogła tutaj rozwijać. Olivia Spychler oraz jej mistrz pan Zdzisław Kłaczuk. I tutaj, proszę Państwa, na wstydu tych pokoleń powstaje coś nowego. Mamy relację uczeń-mistrz i mamy przekazywanie tej tradycji. Coś, co jest bardzo ważne w tradycji ludowej, gdzie sam proces przekazywania jest wartością. Olivia Spychler, tak jak pisał Oskar Kolberg, inny etnograf, oddaje tę nutę w niezwykłej prostocie, wraz do tego, co tak głęboko mamy w sercach. Dlatego cieszymy się, że jesteśmy tutaj dzisiaj, że będziemy mogli posłuchać tych ludowych utworów i że będziemy mogli przypomnieć sobie, wrócić do naszych korzeni, które są częścią naszej tożsamości, naszej kultury, naszego patriotyzmu. Dziękuję bardzo moim współpracownikom za zaproszenie na dzisiejszą uroczystość, bo ma to spotkanie taki uroczysty charakter, nie tylko ze względu na wartość tego etnograficznego, realizowanego przez Olivię projektu, ale także ze względu na to, że dla wielu z nas jest to pierwsze spotkanie, które ufajmy, stanowi ten śmiały krok na drodze powrotu do normalności. Bardzo Wam i sobie samym tego życzymy. Pani dyrektor pięknie opowiedziała o wartości projektu, wspomniała o tym zaangażowaniu mistrza, który pomaga Olivii rozwijać tę pasję, zainteresowanie
odkrywaniu motywów muzyki ludowej, zwłaszcza naszego regionu. Z ogromną wdzięcznością należy dziś przypomnieć rolę mamy, która jest tym pierwszym promotorem, najbliższym przyjacielem dopingującym córkę w tym procesie. Dodam ze swojej strony, że podziwiamy także to, że muzyka ludowa znajduje się troszkę poza głównym nurtem. Ta działalność, twoja inspiracja i takie przedsięwzięcia jak to dzisiejsze stanowią ogromną wartość także w wymiarze naszym lokalnym, bo jest to podkreślanie naszej kulturowej tożsamości, przybliżanie nam wiedzy o źródłach naszej lokalnej kultury i za to wszystko jesteśmy Ci bardzo wdzięczni. Urodziłam się w Opolu, bo sobie urodziłam się w Olsztynie, a mieszkam na Podlasiu Południowym. Od niedawna bardzo intensywnie. Ania Szkura poczęstowała mnie kolorowaniem, pierogami lokalnymi. Beata pokazała mi, jak w domu pielęgnuje się tradycje. Z Oliwią rozmawiamy o muzyce, uczę angielskiego, ale angielskiego o kulturze, o byciu codzienności. I myślę, że wszyscy tutaj wiecie, ale może wam przypomnę, bo czasem zapominamy o tych najważniejszych rzeczach, że to wasze, a już teraz też nasze, Podlasie Południowe, to jest taka kraina, którą próbuje się sklasyfikować, próbuje się podzielić, dokonać jakichś podziałów. Ja mam mnóstwo notatek o właśnie etnograficznym charakterze, o religii, o tym wszystkim, co wokół nas jest, a koniec końców to w ogóle o to podziały nie chodzi, tylko właśnie o tę spójność. Bo to wy najlepiej wiecie, co to znaczy Podlasie Południowe. I to wy wiecie, że te różnice, one są takie subtelne, one się zacierają. Ale nie macie wątpliwości, jak to odróżnić jedno od drugiego. Podlasie, podlaskie, lubelskie, lubelszczyzna. Bo każdy, kto Oliwę zna, ten wie, że jest niezwykle wrażliwa i jest niezwykle skromna. I można oczywiście sporo opowiadać sobie o tym, jak ważna jest ta naturalność, takie obycie ze sceną, jeśli chodzi o artystę. Natomiast Oliwia po prostu ma taką potrzebę serca. Oliwia zaczęła tę swoją przygodę, kiedy miała 8 lat. Interesuje się muzyką ludową. Zaraz wam sama opowie, jak to się w ogóle zaczęło, że zaczęła grać z mistrzem zespołowym muzykiem. Oliwia uczęszcza była do ogniska muzycznego przy zespole szkoły muzycznej Kiery Podlaskiej. Tak ładnie można to nazwać, że jest takim przykładem transmisji pokoleniowej służącej zachowaniu niematerialnego dziedzictwa kulturowego. Dobrze brzmi, prawda? No i tak to jest, że ona będąc po prostu wśród was, występując w ludowym stroju, ze swoimi skrzypcami, właściwie będąc wszędzie tam, gdzie tylko się zaprasza, ona ma mnie autentyczną miłością do swojej pasji. Bierze czynny udział w koncertach, wydarzeniach kulturalnych, konkursach, przeglądach, festiwalach na poziomie powiatowym, wojewódzkim, ogólnopolskim, no i osiąga sukcesy. Oliwia jest laureatką ogólnopolskiego festiwalu katolickiego śpiewaków ludowych w Kazimierzu Dolnym, turnieju młodych muzyków prawdziwych w Filharmonii Szczecińskiej, festiwalu Wszystkie Muzyki Świata w Warszawie, no i oczywiście było wiele innych tego typu imprez. Co ważne, jest kilkukrotną studentką marszałka województwa lubelskiego. No właśnie za to upowszechnianie muzyki tradycyjnej została też uhonorowana Nagrodą Starosty Bielskiego, Bielskie Talenty i jest stypendystką wójta gminy Leśna Podlaska. Wystąpiła w filmie Modlitwa o Polskę z ziemi podlaskiej, no i nagrała płytę z polskimi kolegami. Wiem, że w planie jest tego więcej, więc śledźcie to, co się dzieje na profilach Oliwii i na stronach internetowych. Pytajcie jej, pytajcie, jak ją wesprzeć, bo to jest niezwykle ważne, żeby to pielęgnować. Oliwia zagra wam na początku jeden utwór. To będzie operat, dobrze mówię?
To zaczęło się tak, że udzielam na zajęcia plastyczne do Gminnego Ośrodka Kultury w Leśnej. I pan Bartek samo miał zajęcie ze swoim. Zauważył mnie i powiedział, że przyszła i zaśpiewała krótki szyb. Zaśpiewałam, dał mi skrzyp do ręki, pokazał mi, jak się gra krótki, bardzo mi się spodobało. Poszłam z domu, powiedziałam dla mamy, że ja chcę grać na skrzypce. Mama była w szoku, powiedziała, że dobrze, kupię skrzypce i zaczęłam to grać. No i teraz popatrzcie, to zawsze jest taka inicjatywa oddolna, prawda? Nie, jeżeli kiedykolwiek ktoś zarzucił, tak? Pani Beacie, że pcha dziecko, a ono nie chce, to proszę. Sama powiedziała, to ja chciałam, to ja zarzuciłam, że ja chcę. No dobrze, oczywiście, to jest tak, że mistrz Zdzisław Marczuk za listkiem na stałe w twoim życiu, i wiem, że nawet dzisiaj planujemy spotkanie, i dużo jest w tej aktywności w twojej codzienności. Ale co dalej? Bo jesteś już nastolatką i na pewno pewne plany gdzieś tam się pojawiają. Na pewno będę bardzo kontynuować i chcę iść na studia na kanał muzykolog. O oh, wow! Czyli czym będziesz się zajmowała? Ja będę się zajmowała kontynuowaniem tej tradycji ludowej. Ale rozumiem, że skrzypce solo będą i ewentualnie tego po prostu więcej będzie. Dziękuję za realizowany przez Ciebie projekt dziś konkretnie, ale za całą Twoją drogę i za tą pasję, którą Tyle pięknych słów dzisiaj powiedziano. Chcę Ci wręczyć przyjemnie, proszę, życzliwie, skromny pomógł, ale będąc wyrazem naszej ogromnej wdzięczności za to, co robisz, z życzeniami dalszego wspaniałego tego rozwoju. Zawsze pozostań taka młoda, wdzięczna z tą wspaniałą wielką pasją. Bardzo dziękujemy Oliwii i prosimy o jeszcze. Zobaczymy, jaką jeszcze grupą nas zachwyci. Bardzo proszę. Ja dziękuję Tobie, że jest to wyraźna wdzięczność. No i rozumiem, że Tobie zabierzesz się osobiście do zakazy. Pan Cisław Matek mieszkała się za kamienki. Dziękuję Ci. Pan Cisław jest starszym człowiekiem. Urodził się w 1943 roku, jeśli dobrze pamiętam. Tak jest. Wieś za kamienki mieszka w Krakowie, bo to jest tak. Pan Cisław mieszka między wiatrakiem a papakiem. On wie ze swojej wielkiej miłości, czy go skrzypiec przekonał. I jest to możliwe jedynie wtedy, kiedy ta pasja jest autentyczna. Bo u pana Zdzisława w rodzinie to było tak, że grał jego tata, mama śpiewała. Chociaż pan Zdzisław jest samoukiem, to jednak to, co robi, on jest na pewno mistrzostwie. Kiedy zapytałam go, jak to jest, że pana nazywają mistrzem? I on tak, mistrzem, no dużo, ale to chyba tyle na minutę mam, to może na tyle tym mistrzem jestem. Myślę, że nie było bez zdziwienia, bo właściwie przyzwyczaił się do tego, że skrzypce i muzyka są z nim od zawsze i ma coś takiego. Ma coś takiego, że kiedy ma skrzypce w rękach,
to on wcale nie ma dużo lat. On ma energię, on tupie, on krzyczy. Zapytałam go, jakby czy pan nie jest zmęczony po takim występie? On mówi, o co pani pyta? Zmęczony? Ja zmęczony po takim graniu? To ja za to się zostałam patrząc na niego, a on nie jest zmęczony. Dlaczego ta muzyka jest ciekawa i warta do nauczenia się? Dla mnie to jest ciekawa, bo to jest muzyka żywa, wesoła, taka z przytupem. No i moim zdaniem to warto dać coś się uczyć. Przyjechaliśmy z pracowni pracy Krudzie, która jest jedną z pracowni Gminnego Ośrodka Kultury w Białej Podlaskiej. Omawiać techniki, jak się kata wybory, to raczej się nie da tak, żebyście to wyobrazili. Ja zapraszam serdecznie do nas, do Kruda, do pracowni. Wystarczy tylko skontaktować się z nami, przygotujemy prosierkę. Pokażemy, jak się tkapę, jak się go wykonuje, bo to jest trudna sztuka przebierania takich wzorów, są deseczki, tutaj mamy o takie właśnie deseczki, to nie wszystkie, gdzie trzeba wzór przebierać, zaznaczyć przyłeczkiem dany motyw, który się wybiera, a takie prosienka to są prosienka, które dajemy na podstawowe zajęcia, żeby pokazać w ogóle, na czym polega tkanie. Karena, jak widzicie tutaj, głównie jest w strojach ludowych. To, to są takie ornamenty tkackie, również w fartuszkach. Tu macie strój podlaski letni, całościowy tkanie z okolic do Powrotu Młodawski. Polski. Korowe wysyłanie było przez
dawała całe serce w to ciasto, bo tak naprawdę to ten kolor wiselny był symbolem szczęścia. Miało przyświecać szczęście pod podniesieniem tego korowaja dla Państwa głowy. Kolejnym przepięknym twórcą, kolejną przepiękną grupą jest zespół pieśni i tańca Podlasie. Od 1969 roku jest ambasadorem kultury polskiej w kraju i zagranicy. Jego działalność oparta jest głównie na popularyzacji tańca, a przede wszystkim na upowszechnianiu rodzinnego folkloru. Słynie z niekonwencjonalnych pomysłów i rozwiązań choreograficznych. W swojej 51-letniej działalności za tańcu przeszło 1700 koncertów, uczestniczył w 52 międzynarodowych festiwalach folkloroartystycznych na całym świecie. Zespół systematycznie kontraktuje, zyskując uznanie w kraju i zagranicą, zdobywa liczne nagrody i wyróżnienia, a swoje pomysły w ostatnich kilku latach prezentował na scenach i festiwalach w Ameryce Południowej, m.in. w Argentynie, Brazylii oraz w Paragwaju, w Azji Południowo-Wschodniej, tam to była Indonezja, oraz na Bliskim Wschodzie, w Zjednoczonych Emiratach Arabskich i w Omanie. Oczywiście występy odbywały się też w Europie, na przykład w Holandii, Grecji, na Białorusi. Nowatorskim przedsięwzięciem niespotykanym dotychczas w zespołach folklorystycznych w skali kraju jest połączenie folkloru i jazzu. To taki modern jazz się robi. Olivia, jesteś powodem, dla którego tutaj wszyscy się znaleźliśmy. Serdecznie Ci gratuluję uzyskania stypendium zarówno od marszałka województwa polskiego, jak i od prezydenta miasta dla Podlaska. Dziękuję Ci bardzo za współpracę, ponieważ Olivia współpracuje z naszym ośrodkiem kultury, nie tylko z naszym, ale i z Wielkim Podlaskim. Udziela się w całym naszym powiecie. Bawi muzyką ludową, bo muzyka ludowa spotkała się bawić. Dziękuję Ci bardzo serdecznie. Życzę Ci dalszych sukcesów. Mam nadzieję, że nie odłożysz skrzypiec na półkę. Zespół ludowy Podlubiany. 1969 rok. Dla Was prehistoria. Słuchajcie, 52 lata. Więcej niż nie macie już ja, niż większość osób znajdujących się tutaj na tej sali. Wyobraźcie sobie, że jest zespół pani, która od samego początku tworzenia tego zespołu do dnia dzisiejszego występuje na scenie. To jest poświęcenie. To są wyjazdy, głównie względowe. Zabiera się czas swojej rodzinie, zabiera się czas swoim dzieciom. Chodzi się na próby, bo tutaj nie ma telefonu pobrać. Komisja, która ocenia, przegląda. Związana z kulturą ludową jest bardzo instrukcyjna. I co się dzieje? Czy tylko te panie, które mają w tej chwili podjęcie się prawie razem w zespole? Nie. Słuchajcie, zespół się odmłada, łączy pokolenia. Są w tej chwili młodsze osoby. Nawet w waszym wieku zdarzyło się, że chodziły na próby i ubierały się w te swoje ludowe. Dla was, cóż, strój nadbożeński podlaski, tutaj pani bardzo pięknie prezentowała. My mamy strój nadbożeński podlaski. Zespół Ludowy Podlubianki wykonuje utwory sobótkowe, kolorowe, dożynkowe, również pogrzebowe, słuchajcie, bo to nie jest tylko wesoła muzyka. Jeżeli była kiedyś, słuchajcie, miłość pieśnia opisywana, my teraz tak lejkowo macie o miłości, wszystko jest takie piękne, fajne, wzniosłe, nie? A tam była zawsze ta miłość taka nieszczęśliwa, gdzieś, nie wiem, powiedzieć o dziewczynę, słuchajcie. Albo ona nie chciała. I to właśnie opisywano w pieśniach. W tej chwili takim największym osiągnięciem zespołu, nie będę was mówiła, ale było pierwszy, drugi, trzeci, czwarty, piąty, dziesiąty. Nie. Największym osiągnięciem roku ubiegłego było wyróżnienie w 54 roku na polskim konkursie.
zawsze się na to podobało, wypowinięto często, za połowę miejsca. To jest największe osiągnięcie, mam nadzieję, że będzie ich więcej. Niedawno zespół otworzył 50-lecie, drugi zespół też mamy taki, który otworzył 50-lecie. Zespoły zostały docenione przez ministra kultury.